Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na partię na 10 minut z komentarzem na żywo. Oby to coś pomogło w waszej grze, może i w mojej przy okazji. D4 skoczek F6. Zastanawiam się, jaki debiut teraz zagrać. Czy iść na afery, czy grać normalnie. Wiecie co? Może zagrajmy na afery. Widziałem taki ruch. Moment, nie. C4 zagramy sobie. Zobaczymy, czy będzie E6. I kiedyś Mehmet Jarów zagrał posunięcie G4 z JCPN-ką. Jest to ruch na pewno zły, tak proszę nie grać, ale z racji tego, że to jest partia na 10 minut, w internecie tym bardziej, no to spróbuję zaryzykować. Idea jest taka, że tutaj buduję sobie pionka w centrum i atakuję przy okazji skoczka. No, pionek mniej, ale jakaś tam otwarta linia może coś zrekompensować. W każdym razie tutaj zagranie przeciwnika jest dobre. Od razu zaatakuję tego skoczka, żeby on gdzieś tam sobie pewnie uciekł. No, przypuszczam, że na pole E4 może wtedy spróbuję zagrać takie posunięcie. On jeszcze może dać tu szacha. Pytanie, czy się od tego szacha chronić, grając A3, czy to nie jest po prostu strata czasu. Myślę, że to jest strata czasu. Zagramy goniec G2. Jest posunięcie D5 i teraz może skoczek na C3. Z drugiej strony jednak może goniec E3, żeby jednak trzymać centrum, troszkę nie pozwolić do C5, chociaż C5 jest ok. I tutaj mi świtało właśnie król F1, żeby ten goniec sobie stał na B4 słabo. Czasami są pułapki w postaci hetman A4 z szachem i wzięcie gońca, aczkolwiek to teraz nie działa, bo zawsze jest skoczek na C6. No dobrze, afera jest, na pewno pozycja białych jest nie najlepsza. Ale właśnie chodzi o to, żeby spróbować przeciwnika to trochę wybić z rytmu. Jest posunięcie F5. No i tutaj, teraz jeżeli będzie bicie, no to na pewno odbije skoczek. Potem będę mógł wejść sobie tym skoczkiem na jakieś fajne pola. Z drugiej jednak strony zastanawiam się nad szachem, ale on zagra tak. I nie wiem, czy coś uzyskam. Zagram tu, no i hetman E7 i chyba nic nie uzyskam, więc bicie w przelocie wydaje się obowiązkowe, aczkolwiek jak zagram tu, on zagra tak. Chociaż właśnie, poczekajcie, bo jak zagram tak, to zagram F3 i skoczek się zgubi u niego, więc to może mieć sens. Tylko, że ten skoczek, czy on będzie miał wyjście jakieś? No właśnie, to jest ciekawe, bo teraz zagranie tutaj, tutaj i tutaj. Aha, goniec zawsze może wrócić, więc hetman tu i tu, jakieś rzeczy, coś w tym rodzaju. H6 tu, skoczek ucieka. No dobra, może hetman H5 jednak nie działa. Ten ruch tutaj. Myślę, co dalej, czy to w ogóle ma sens. Tu, tu. Nie no, skoczek będzie miał dobre pole. Dobra, muszę się zastanowić teraz. Chyba jednak zbiję, bo skoczek tutaj. Dobra, zbijemy to. Skoczek zbije. Może w ten sposób trochę mu wyprostowałem sytuację, ale wyprowadzenie figur jest tutaj ważne. No, pewnie on zrobi roszadę teraz bezpieczną. Właśnie, wie, że będzie mi spoglądała na króla. Jednak chyba to nie był pomysł dobry z mojej strony. Wyprowadzę skoczka, no bo trzeba to zrobić. Pionek mniej, król na F, wieża G1, będę straszył oczywiście tam pionka G w jakiś sposób, w jakimś stopniu. Jest skoczek na C6, tutaj jakieś uproszczenia. Zagram wieżę na C1, żeby jednak tutaj po wybiciu mieć wieżę, która może teoretycznie po trójce iść, chociaż to jest daleka jeszcze droga. Ciekawy jestem, jak to jest oceniane. Aha, tu jest bicie. Zapomniałem, że goniec nie stoi na F1. Dobra, ale to myślę, że nie jest jakiś wielki kłopot. Z przyczajki zagramy sobie wieża G1. Chociaż on też ma takie ruchy jak skoczek G4. Ale po tym ruchu zawsze mogę tak, goniec C7. Nie no, nie ulega wątpliwościom, że tutaj to jeszcze skoczek D5 jest, że czarnych pozycja jest lepsza. Zdecydowanie, ale tak jak już wspominałem, próbuję coś zrobić na aferę. Zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. No, ranking 2635 w szachach szybkich to jest dobry ranking. Jest to bardzo dobry ranking. No oczywiście gońca nie chcę tak za łatwo oddać, chociaż te skoczki potem będą miały dobrą placówkę. No i teraz no właśnie, i co teraz? To jest ciekawe, bo jeżeli goniec zagra tak na E7, a raczej zagra,
to będę musiał raczej tutaj też wsunąć posunięcie H4, żeby pilnować gońca po wybiciu, odbicie skoczkiem. Czy szykuje się tutaj wyjście z wora? Najpierw, ojej, to w ogóle będzie bardzo ciężko teraz grać. Dwa pionki mniej. Przeciwnik zrobił roszadę. Może jednak bicie w przelocie nie było najlepsze. Jak się okazuje, może zły plan. Nie wiem, teraz tak sobie głośno myślę, ale to już jest pozamiatane, jeśli chodzi o tamte plany wcześniejsze. Jest teraz pozycja, jaka jest, i trzeba sobie z tym spróbować poradzić. No więc coś będziemy próbować kombinować. No, coś takiego mi świta jeszcze, żeby tu wybić, ale to jest wszystko wolne. No, jest goniec G5, on myśli. No, raczej będzie musiał wrócić. I może pytanie, czy nie zbić po prostu. Skoczek F4 będzie miał świetną placówkę. Mój król nie stoi najlepiej. No, tutaj raczej problemów nie ma. Jednak czasami łatwo się gra z przewagą materialną. No, ciekawy jestem, co on sobie tutaj teraz planuje. Na pewno sobie myśli, że ma dobrą pozycję przeciwnik. Na pewno ma dobrą. Ciekawy jestem, jaki on ma ranking. Aha, on gra pewnie tylko szachy blicowe, jak widać. I takie właśnie dłuższe. Głównie dłuższe. No, ciekawe. Ta afera to może dobra byłaby na blica. 10 minut to w sumie jest trochę czasu, można się zastanowić. No, aczkolwiek przeciwnik myśli. To też jest dobry znak dla mnie. Znaczy się, że coś tam może mu się nie podoba, mam nadzieję. Hetman E8 zagrał. A to powiem szczerze, mnie nieco zaskoczył. Teraz zastanawiam się tutaj, żeby tak zagrać. Przy okazji wieżę otwieram, tylko muszę uważać na skoczka. Chociaż jak zagram tak, to jeszcze E5 jakieś może, ale nie, bo tutaj jest, tam jest, tu. Trzeba to dokładnie liczyć, ale chyba tak. Chyba muszę tak zagrać. Hetman pilnuje na szczęście. Gram tu, żeby otworzyć wieżę. No i zawsze goniec G4. Aha, poczekajcie. Taki ruch. Aha, zawsze mam też wieża G3. Dobra. Jest też posunięcie wieża G3. To jest ważne, żebym miał takie posunięcie. No i teraz też muszę przypilnować punktu F2. No bo on się tutaj może właśnie tym hetmanem mimo wszystko zaczaić, żeby dać mi mata na F2. Jest to wielce prawdopodobne. Chociaż też po wieżę G3 taki ruch niebezpieczny jest. W ogóle go pod uwagę nie wziąłem. No, moje figury się troszkę chyba tu porozsypywały. Tak się zastanawiam. Ale zastanawiające jest to, że przeciwnik długo myśli. Teraz ruszył tu gońcem. Ciekawe. Przecież ja mogę teraz tak zagrać. On oczywiście tu. Więc trochę go wybijam chyba z rytmu. Jakimś cudem. No, goniec tutaj. No, zagramy. Oczywiście on zagra tak. I wszystko będzie grało. Ale wtedy mam skoczek E4. Dziwne. Dziwne jest to właśnie. I chyba skoczek E4 szybkie, bo jeżeli on zagra mi tutaj z atakiem na gońca, na skoczka, na gońca, w zasadzie na gońca i na gońca drugiego, to ja mam bicie tu. I w następnym ruchu odbijam po prostu na G7, więc nic nie tracę. O właśnie, dlatego mamy też i wieżę G7, czyli się trochę wystraszył, jak widać, przeciwnik. Co jest miłe. Teraz chodzi mi po głowie coś takiego, jak bicie tu. On musi odbić to skoczkiem. I skoczek E5. On tu, ja tu. Skoczek, gdzie ma odejście? Z powrotem, nie? Ja wtedy mogę zabić tu. Ale goniec nie będzie wyprowadzony, więc wydaje mi się, że to jest dobry plan. Zdjęcie tego gońca ma sens. On oczywiście wie, że on nie może odbić, bo tutaj wisi. Więc popełnił błąd, na pewno popełnił błąd, to jest pewne. No i teraz skoczek musi odbić, nie ma wyjścia. Jeszcze się zastanawiam po wybiciu skoczkiem na F6, czy skoczek G5 nie działa, bo jeżeli on zbije, ja tu zbija król. No nie, to nie działa, bo straty materialne po mojej stronie. I skoczek E5. Chodzi właśnie o to, żeby przyblokować tutaj tego gońca. To jest jedno, a drugie, żeby wieża też miała potem tutaj fajny przyczółek. Teraz też widzę, że po wybiciu na przykład skoczek może zagrać na E4 i tu wieża mi atakuje ze skoczkiem pionka, ale będę mógł po prostu gońcem wrócić na E3 i to przypilnować. Jeżeli hetman zagra na F8, to wtedy też będę mógł, powiedzmy, nie wiem, zagrać tak i również atakować, bronić, więc
Wydaje mi się, że to wszystko działa. Teraz jest chwilowo, są dwa chwilowo pionki mniej, aczkolwiek... O, tutaj to jest ruch zastanawiający mnie bardzo. Co, nie mogę tak zbić? Taki ruch jeszcze jest możliwy, ale to chyba nie działa, bo tutaj... I wszystko bronię, dobra. No wieża C4, wieża wejdzie do gry. Tu muszę cały czas uważać na to. On, hetman F8 może zagrać, no to wtedy chyba hetman E2, żeby tutaj bronić. Ale skoczek F4, istnieje takie posunięcie. Ale jeszcze raz, moment. Hetman F8, hetman E2, żeby bronić. Dobra, on tutaj atakuje, no ja muszę tak zasłonić, bronić tego pionka, bronić wieży. Wymiana hetmanów może być w sumie też korzystna w miarę. Co? Tak szybko zagrał? Nawet się nie zastanowił? Co za gość? On może odejść hetmanem i grozić zagraniem gońcem na B5. No dobrze. Zagrał szybko, miał do tego prawo. Taki ruch mi się narzuca bardzo. Pytanie, czy... Aha, bo ja miałem tam fajną opcję wybicia i potem tutaj, żeby zdobyć hetmana. No, ale to już nie działa. Tak w ogóle mogę też zagrać. Przypuszczam, że on może zagrać tu, a ja wtedy zagram tak, z tempem. On jeszcze chce wprowadzić drugą wieżę do gry. To jest istotny element tej układanki. No tak za bardzo nie wiem, jak tam docisnąć, bo jak na przykład zbiję tu, on zbije, ja zbiję, on zbije. Otwieram pozycję, ale chyba się do niego nie dostanę tak łatwo. No właśnie. Bo jeden szach nic nie zrobi. Jeszcze takie jest bicie. Ha! Tu, 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 tu i tu. Jeżeli on tak, to ja tak, on zbije, ja tu. Trochę straty materialne, ale to jest może szansa. Tam jakieś opcje, czy on się nie skoordynuje. No to jest ciekawe. Jeszcze raz, do końca będzie bicie. Zbijam tutaj. Na gońca. Czy ja będę groził czymś tutaj ważnym? Szachem będę groził i niczym więcej. Ajajaj. Inaczej, zbiję tu, on tu i potem z szachem to zbije. On zbije i tu. Dobra, tak zrobimy. Zbijamy na G7. Oj, czy to jest kombinacja dobra? Nie wiem. Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że muszę w ten sposób grać, no bo jak zacznę wracać figurami, to nic dobrego z tego nie będzie. Tu poświęcenie. Oczywiście po wybiciu na G7 on może odejść królem, ale dwie wieże, wieża za dwie lekkie w tym układzie to może być dla mnie jakiś tam ratunek, więc... A jeżeli odejdzie królem gdziekolwiek, to i tak bije na G7. Więc w tej kolejności taktycznie to się może ułożyć. Ciekawe. Znaczy, ciekawe też jest to, że jak on faktycznie zbije mi tutaj, ja zbiję, on zbije, ja zagram tu, on zbije mi wieżę, ja zbijam tu hetmana, no i on ma wieżę i gońca skoczka, więc to jest raczej lepszy układ dla niego, ale wolne pionki są. No i to jest mój ratunek, bo jeszcze przy okazji atakuję tu i przy okazji atakuję tu, więc jak wybiję, coś tam powybijam, to... Może być dobrze w sumie, jak mi nie zasadzi jakiejś siatki matowej. No czasu się robi mało, myślę, że to jest zagranie dosyć ciekawe. Zobaczymy to potem w analizie, silnik nas tutaj bardzo mocno wyjaśni, ale podoba mi się ta kombinacja. Fajnie się to w sumie chyba ułożyło z tej całej niepoprawnej partii na samym początku. Już w trzecim ruchu zagrałem błędne posunięcie, aczkolwiek przeciwnik z zimną krwią to wybił. No właśnie, odszedł, więc szykuje się chyba na to, ale zaraz, ja biję tu. To bez znaczenia, to jest dla mnie jeszcze lepszy układ. Bo jak on wybije tutaj, to ja potem daję szacha i mogę odbić sobie tutaj i pilnuję wszystkiego. A jeżeli on zbije tutaj, to ja mogę zbić tu. Jeżeli on tak, to ja wtedy wieża H4, no i jeszcze zostaje z wieżą, więc chyba źle zagrał gościu. Wieża bije G7. Gość zagrał źle. Ale przemyślał, no ciekawe, czemu on nie zbił? Przecież on nie miał wyjścia. Teraz to czuję, że chyba jest pozycja wygrana.
Czegoś nie widzę. Poddał się. Moi drodzy, przeciwnik się poddał. Wow, szybko zerknijmy analizę z silnikiem. Jak to wyglądało od samego początku? Wszystko widać, widać. Dobra. Czyli tak, tak. No, ten ruch G4, jak widzicie, silnik mówi bardzo źle. No, ale to tak już mówię. Widziałem, jak grał to Mamedyarow. Tak. I tutaj przeciwnik wrócił. E5, skoczek E4. Wszystko się zgadza. Goniec G2. Hetman H4 każe grać tutaj czarny. Ciekawe. No, ale jest posunięcie D5. Ja zagrałem goniec E3, czyli mniej poprawnie. Tak. Skoczek D2 każe grać, a ja zagrałem król F1, czyli minus 1 i 2. Widzimy, że przewaga jest spora po stronie czarnych. No i tutaj był dylemat właśnie, jak grać. Ha, silnik mówi, żeby grać A3 i po prostu skoczek C3. Ale ten układ mi się nie podobał, bo on był dosyć silny. Bicie w przelocie nastąpiło, co nie jest najlepsze, jak widać. Czułem, że to nie jest najlepsze. Wydawało mi się, że to jest całkiem ok, ale jednak coś tu nie grało. Skoczek F3, minus 1 i 7. Roszada, skoczek C3, no tam popełnił błąd, popełnił, tak, wieża C1, on zbił, no i ma dużą przewagę, wieża G1, no zobaczcie, minus 2,5, co nie, dwa pionki mniej, król niezroszowany, wszystko złe, a jednak się dzieją cuda. No skoczek D5 jeszcze jest dobrym posunięciem jak najbardziej, goniec G5, no i właśnie, zastanawiałem się, dlaczego nie zagrał od razu gońcem na E7, czyli on tutaj popełnił już powoli niedokładności. Zobaczcie, minus 5 i to rośnie, co nie? No niesamowite. No dobra, hetman E8, czyli, ale nadal jest przewaga na minus 2. Goniec H3, duży błąd, no właśnie, duży błąd, minus 7 prawie, wow. Dlaczego minus 7? Bo jeżeli on zagra hetmanem tutaj na F7, atakuje mi skoczka, jak wieża tutaj, to tu, tak jak mówiłem wcześniej, więc musiałbym wrócić gońcem, więc strata tempa totalnie. Jeżeli zagram tak, to jest H5 prawdopodobnie, no właśnie, cuda na kiju. No ale gość się myli, znaczy myli się, no gra niepoprawnie. Nadal z dużą przewagą, jak widać. Zobaczcie, minus 4. Jezus Maria. Goniec H6. Okej, okay, tutaj goniec F6. Skoczek E4. Dlaczego to jest zły ruch? Bo co, bo hetman D2 to co? Nie kumam. Wydawało mi się to logiczne, że figura wchodzi. No na człowieka właśnie to starczy. Hetman H5. Aż to przestawię, słuchajcie. Bo hetman H5... Każe bić tu, wieża bije, no silnik widzi wszystko do końca, tu grozi wzięcie z szachem, więc wieżą trzeba było wybić, on się tego bał. No jest problem, bo teraz faktycznie mi wiszą dwie figury, a nawet trzy. Tutaj dokładnie. A, i tu wisi tu, tu i tu. No i miałbym przegraną, bo wieża G3 to po prostu mi zbija figurę. Trzeba liczyć taktykę do końca, jak widać nie bać się nawet jak tutaj jest poświęcenie, ale gość ewidentnie się chyba bał, no bo... Bał się tutaj na G7 opcji. No i właśnie, wieża F7. Tak czułem, że to jest ruch, który daje mi jakąś szansę, bo przewaga się zmniejsza. Na E5, dobrze, to tak poszło. Skoczek D5, wieża C4, hetman B5, zobaczcie. Z jego strony niedokładność. No, pionek mniej, ale ja już tam jakiś atak mam. Hetman E2, jedyny ruch, goniec D7. No i teraz Krzysztof zagrał, no A4 każe grać silnik, a Krzysztof... Zbił. Jest to duży błąd. Wow! No dobra, nie widziałem skoczek E3, ale ruch wtrącony za ruch wtrącony. Ależ ruch niesamowity. Tu atak i tu atak. No i musiałbym zbić hetmanem. Tak, i on mi zbija z szachem i koniec partii. Można się poddać. Wow, ale tych taktycznych motywów jest dużo, no po prostu masakra, gość nie zauważył, ale widzicie, no ja też nie widziałem, bo jakbym widział, bo też można sobie zdać z tego sprawę, że stoi goniec na H6 i na razie pilnujemy na E3, więc gość wiedział, że nie ma takiego ruchu i sobie może zakodował to w głowie, a po wybiciu na G7 jest bicie, a i zobaczcie, remis już pokazuje, goniec E6, dobrze poszło. A on król H8. A jeżeli by zbił, ja sobie to przestawię. No i muszę zagrać tak, tak. Aha, on pokazuje, że tutaj jest remis. Ale w praktycznej grze może być naprawdę różnie. Bo tutaj trzeba bardzo dokładnie też czarnymi grać. To nie jest takie proste, jak widać. No ale okej, okay, czyli tam moja ta kombinacja generalnie była okej. Okay. Tu. I on się poddał w ogóle. Zobaczcie, a pozycja jest równa. Gość się poddał w równej pozycji.
Sorry za ten śmiech. To nie jest tak, że ja się z gościa śmieję, tylko z sytuacji, jaka powstała, że gość się poddał w równej pozycji. To optycznie wygląda źle, no ale dobra. Tutaj ja widziałem oczywiście też Hetman G4. No i co? On musi wrócić. I co teraz? No. Po prostu bije gońca, bo tak bym zbił. No i bym zbił tutaj. I silnik mówi remis. Optycznie wygląda bardzo źle. No nie wiem, ja w tej sytuacji na przykład zagrałbym coś takiego E6, żeby spróbować zagrać tak. No nieźle. To przecież król wydaje się, że tu jest w takiej rozsypce, że masakra. A silnik wszystko widzi, wszystko broni. Co szach, tutaj. Tu nie mogę w ogóle, bo wieża wchodzi na G8. A, dlatego król E2 i bicie z szachem. Dlatego tu jest taki problem. Problem jest z królem. To dlatego pokazuje remis. Że ja tu niby na gościa napieram, ale król ma problem. Tu się zgadzam. Dobra, więc tutaj nie ma chyba co dalej patrzeć. No ale to trzeba widzieć, oczywiście. No i niesamowite. Gość poddał się w równej pozycji. Wow. No dobra, słuchajcie. Myślę, że partia. No co? No nie wiem, sami ocencie, co to jest za partia. Wyjście z wora przede wszystkim, ale to jest na własne życzenie granie. Bardzo niepoprawnie. No dobra. Dzięki za poświęcony czas. I pozdrawiam, do zobaczenia w następnych odcinkach.